jak tylko dowiedzieliśmy się, że jest możliwość wypożyczenia sprzętu Google Trackera i zainstalowania go na łodzi, a za jego sprawą zrobienia cudownych zdjęć panoramicznych 360 stopni dla naszej królowej polskich rzek, no to zdecydowaliśmy się na ten projekt. Plecak Google Tracker. Jest to jedno z urządzeń Street View. Do tej pory robiliśmy zdjęcia na przykład za pośrednictwem samochodów, rowerów trójkołowych czy takich wózków, które poruszały się we wnętrzach muzeów. A teraz mamy do dyspozycji plecak. W tym wypadku plecak jest akurat zamontowany do łodzi, natomiast można go też nosić na plecach. Jest to cała aparatura Street View, czyli 15 obiektywów fotograficznych, dysk twardy, odbiornik GPS, dalmierz laserowy. Wszystko to w formie plecaka, żeby można było fotografować miejsca niedostępne w inny sposób. Akcja jest piękna dlatego, że ta rzeka jest dzika i niech taka pozostanie. Nie ma co ingerować w nią za bardzo, bo jak już zmienimy raz jej wygląd, jej koryto, jej brzegi, to potem nie wrócimy do tego stanu. Jeśli ktoś pyta, co może zrobić od siebie, to chociażby to, żeby właśnie nie śmiecić, nie wyrzucać niepotrzebnych przedmiotów oraz płynów do rzeki.